Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj zobaczycie naprawdę bardzo, bardzo interesującą bitwę, która wydaje mi się, że podkreśla to, co War Thunder ma, wydaje mi się, najlepsze. Jak może jeden czołg diametralnie zmienić sytuację? Ponieważ w War Thunderze no, najważniejsze jest to, żeby przeciwnika dostrzec, żeby przeciwnika oflankować. Jeżeli to się nam uda, to wtedy już się liczy tylko szybkostrzelność prawie że naszego działa. Tutaj zobaczycie na początku akcję, no niestety, bardzo, bardzo kiepską, czyli jak może się skończyć wyjechanie gdzieś, gdzie przeciwnik już czeka, że tu nie ma zmiłuj się. I później będzie druga akcja, no ale najpierw zobaczmy tą pierwszą. Czołg to jest oczywiście Tygrys, dwójeczka. Proszę bardzo. Przełączę teraz na kamerę kolegi. No już tym czołgiem chyba prezentowałem bitwy, więc nie ma sensu omawiać, ale następny czołg jeszcze chyba nigdy nie był pokazywany. No i zobaczycie, wydawałoby się, że to ten będzie tutaj dzielił, rządził, ale jednak nie. No i uwaga, co się stanie się? Jest T26. Teraz kolega go zauważył. Jeżeli nie zauważyliście, co się stało, kolega dostał strzał, który w tym momencie unieruchomił mu mechanizm obracający wieżę. No jeżeli to się stało, kolega rzucił teraz granaty dymne po to, żeby się naprawić. Zobaczymy. No, niestety nie dało rady. Uszkodzony ten mechanizm, no, oznacza, że nie możecie celować, no, moglibyście kadłubem, powiedzmy, celować. A teraz czołg zupełnie inny, no, po pierwsze zupełnie okresowo inny, ale przy okazji też wydawałoby się, że jakiś tam tylko zwiadowczy, że działo za małe i tak dalej. No to teraz patrzcie, co tutaj się stanie. I jak kolega oflankuje przeciwnika, co dzięki temu będzie zrobione. Czołg oczywiście to już widać, o wiele, wiele szybszy, o wiele lepsze manewry można nim robić. Nadaje się do flankowania idealnie, w przeciwieństwie do Tygrysa, który jednak tą prędkość ma nie za dobrą. Dobra, przełączymy na kolegę, uwaga. No, ZSU 57-2. Proszę bardzo. ZSU 57-2 to jest pojazd, który jest bardzo słabo opancerzony. On ma, jak sama nazwa wskazuje, dwa działa przeciwlotnicze 57 mm. Taki, powiedzmy, większy braciak szyłki, tak? Powiedzmy... Kolega go załatwił, no i teraz dobrze też jest na mapce, żebyście widzieli, gdzie to jest. Tutaj w środku jest taki park. No i zobaczycie, co tu będzie się działo. Okej, tu nikogo nie ma. M36 tam z przodu gdzieś. Okej, udało się. Drugi strzał. Widzicie tutaj, jakie jest maskowanie. Oczywiście w powtórce podświetleni są przeciwnicy. Natomiast normalnie musicie ich wypatrzeć, tak? On
mogę za głośno, nie mogę za głośno mówić. Mam nadzieję, że mój głos się przebije przez tą kanonadę bitewną. Jest M36 z przodu. A, schował się. KM-y, to już wam kiedyś mówiłem, no, pełnią taką funkcję, po pierwsze możecie ostrzelać przeciwnika, zwłaszcza jak ma jakiś pojazd odkryty, ale po drugie możecie go, że tak powiem, wymacać takim KM-em. No chyba, że coś jest, to oczywiście bardzo słabo opancerzone. Tutaj chyba przygotowanie było artylerii rzucenie. Ja tego w War Thunderze nie lubię za bardzo. To jest taka artyleria na żądanie tak naprawdę. Bardzo celna. No i zaraz się zacznie. Ewidentnie zaraz się zacznie. Widzicie, że tutaj już czerwono jest. I proszę. Pierwszy strzał. Tu działo szybko przeładowuje, co no, ma znaczenie. Uwaga. Proszę. To jest to. Przeciwnik nie spodziewa się ataku z, akurat z tej strony. I jeden strzał wystarczy. Po prostu jeden strzał wystarczy. Co się dzieje. No, nie wiem, czy on by tak przepchnął. Oj, nie wiem. Oczywiście ta bitwa jeszcze zakończy się najmocniejszym uderzeniem w War Thunderze, to wiadomo, co tutaj najmocniejsze jest. Właśnie, te 29 bar. Tył wieży, tam jest amunicja składowana. I nagle się cztery fragi zrobiły z niczego i przede wszystkim przeciwnik ma pozycję straconą. Teraz, jeżeli weźmie drugi pojazd, to zanim tutaj dojadą, to niebiescy już mogą być w zupełnie innych miejscach, także... Kolejny pojazd zniszczony. O, jest. Wystarczy strzał. Czyli ułamek sekundy i jedziemy do garażu. Proszę bardzo. Drugi. Kolega po prostu wyczyścił nagle te uliczki w ciągu, nie wiem, 5 minut. Proszę bardzo. Kolejny łup. Nie pamiętam, czy tutaj jeszcze będzie jakiś frag. Widać, że punkt A jest przejmowany.
Zobaczymy. O! Było blisko. Nawet było bardzo blisko. Coś tu jedzie, proszę bardzo. Nie wiem, czy to był Super Pershing, co to było. Aha. O, właśnie, widzicie. Widzicie tutaj doskonale, po co potrzebny jest KM. Ale tu za chwileczkę. Aha. WTR. A, przebicie z boku wieży. Przebicie z boku wieży było. O! No i wiadomo, jak to się może skończyć. Samolot B-29. Nadchodzi na cel. Zobaczymy, co tu się wydarzy. No, P8 niegroźny. Zobaczymy, jak się luki bombowe otwierają. Proszę bardzo, otworzyły się. No, jest kuleczka. Jeszcze trochę zostało. O kurde. Zobaczcie, co się stało. Kuleczka zaraz pójdzie. I poszło. Uwaga! Leży na ziemi, bach! I tak to wygląda. Tak wygląda zakończenie tej bitwy. Trzeba przyznać, że kolega tutaj naprawdę świetnie, świetnie zagrał. Na początku niesamowity pech. Czołg Tygrysek poszedł do garażu. No ale później rewelacja. Rewelacja. Okej. Takie są wyniki. 8 fragów, 3700. Także naprawdę świetne. Mam nadzieję, że fajnie wam się oglądało, chociaż słuchało wam się pewnie gorzej, ale no, takie życie. Będzie zdrowie, będzie lepszy komentarz. Może. To tyle. Żegnam się z wami, moi drodzy. Do usłyszenia.